Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj będziemy rozważać zagadnienia poruszone w księdze Habakuka. Szczególnie zwracać będziemy uwagę na nauki dotyczące zaufania do Boga i do Jego dobroci. Ja nazywam się Julian, ze mną jest Dawid, Stanisław, Mieczysław i Mieczysław. Studium nasze rozpoczniemy modlitwą. Poproszę brata Mieczysława. Wszechmocny i dobry Boże nasz, Ojcze, pozwól, Panie, przyjść do Ciebie i dziękować Ci, Panie, za tą możliwość studiowania kolejnego odcinka lekcji, tym razem z Księgi Habakuka. Prosimy Ciebie, Boże, o Twoją obecność, o wpływ Twojego Ducha Świętego, o prowadzenie, tak aby Słowo Twoje mogło przemówić do nas. Daj, Panie, by te wszystkie warunki, które są w tym Słowie zawarte, zostały przedstawione w sposób pouczający i z mocą. Chwała niech Ci będzie w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Księga Habakuka jest szczególną księgą. W ogóle samo imię Habakuk jest dość dziwne. Nie występuje nigdzie indziej ten prorok w jakichś księgach Starego czy Nowego Testamentu, chociaż jest cytowany, ale z imienia nie. Część księgi to pieśń w zasadzie. Poza tym prorok nie tyle rozmawia z ludem, nie apeluje, nie napomina, raczej rozmawia z Bogiem. Czegoż więc będziemy mogli się nauczyć z tej lekcji? Prorok Habakuk jest wyjątkowym i bardzo wyrazistym prorokiem. Aczkolwiek zaliczany jest do tak zwanych małych proroków na tle Pisma Świętego, to jednak zagadnienia, które porusza, posiadają wielką wagę i dotyczą zarówno nie tylko ówczesnych czasów narodu judzkiego, narodu żydowskiego, ale również i sięgają po nasze czasy. Tu może warto też wspomnieć, że właśnie tylko narodu judzkiego, dlatego że północnego państwa Izrael już nie było. Habakuk prorokuje mniej więcej koło 630 roku przed naszą erą. Także to poselstwo głównie dotyczy Judy, Jeruzalemu, ale nie tylko. O tym będziemy mówili za chwilę. No tu jeszcze można wspomnieć, że mamy na arenie międzynarodowej Asyrię i konsolidującą się Babilonię, jeśli chodzi o historyczne tło tego obrazu. 626 rok wstępuje na tron Nabopolasar, król babiloński. Do 616, jak mówi historia starożytna, jednoczy cały region, a więc wyrasta siła bardziej na południe od Asyrii, od Niniwy. No i w zasadzie tu w księdze też będzie wspomniany Babilon. Także no, słusznie tutaj mówimy, że poselstwo dotyczy Judy, ale myślę, że te kary, te srogie tam napomnienia, zapłata za to wszystko, co tam się dzieje w ogóle na tym całym Bliskim Wschodzie, ale szczególnie w Judzie, oczywiście, dotyczy też Asyryjczyków.
Problematyka, jaka jest poruszana w księdze Habakuka, sięga naszych czasów. Problematyka ta jednocześnie przypomina nam, w jakim stanie znajdzie się ludzkość. Dziękuję. Mamy proroka, który patrzy na to, co się dzieje w narodzie i jest wewnętrznie w jakiś sposób zburzony, może nawet trochę zagniewany na Boga. Panie Boże, widzisz to wszystko i nie grzmisz, nie robisz nic. Dlaczego takie uczucia mogły się w sercu jego zbudzić? Jak myślimy? Każdy prorok identyfikuje się ze swoim ludem. Dla każdego proroka jego lud jest ważniejszy niż własne życie. I prorok Habakuk też jest odzwierciedleniem tej samej misji. To tak samo czuje w stosunku do swojego ludu. Kiedy jego lud ma być uciskany, on czuje, że tak być nie powinno i pyta Boga, dlaczego? Dlaczego jeżeli ich wrogowie są tak samo winni albo bardziej winni, dlaczego takie kary spadają? Tak, próbuję zrozumieć to pytanie, które zadałeś, bo oczywiście ono jest bardzo istotne, nie tylko w tamtym czasie, ale i w tym. Prawda? To są odwieczne pytania. Szczególnie dla ludzi wierzących, ludzi znających Biblię i wnikliwie studiujący tę Biblię. Oni zadają pytania. Panie, takie rzeczy widzimy. One dzieją się. A szczególnie, gdy ktoś taki jak prorok żyje w tym narodzie, a ten naród żyje w odstępstwie. I tam się dzieją tak straszliwe rzeczy. On musi na to patrzeć. I jako człowiek też nie wiem, czy podobnie jak Habakuk bym nie zadawał tych pytań. Zarówno wtedy, jak i dzisiaj, kiedy my się dzisiaj spotykamy też z podobną sytuacją nieraz. Tak, już na samym początku. Dokądże, Panie, będę wołał o pomoc, a Ty nie wysłuchujesz? Dlaczego dopuszczasz, bym patrzył na tę złość, ucisk, przemoc, dzieją się na moich oczach, a Ty nie reagujesz, Boże? Tu przejawia się przez jego, można powiedzieć, charakter szczególna troska, szczególna miłość do tego narodu. I on by pragnął, ażeby to zostało jak najszybciej jakoś ukrócone, ażeby naprawdę naród ten, któremu on pragnie służyć, żeby również ten naród podporządkował się zarówno woli Bożej, jak i potrzebom ówczesnego świata. Jak my byśmy reagowali jako ludzie, gdyby to ktoś nas prosił, ktoś, kto naprawdę jest zainteresowany losem swojego narodu, zboru. No my byśmy mogli coś zrobić, w zborze dzieje się źle i ktoś przychodzi, no pastorze, dlaczego nie reagujesz? Trudna sytuacja. Jeżeli by pastorowie zajęli taką pozycję i objawili taki charakter, być może to również dawało jakieś konkretniejsze i bardziej wyraźne skutki. Ciekawa rzecz, bo tutaj wspomniałeś o tych sprawach, gdzie powiedzmy z jednej strony jest lud, z drugiej strony prorok, no a jest też po pewnej stronie Pan Bóg, który wie wszystko. Jednak w tym piątym wierszu pojawia się pewna odpowiedź, jakby sugestia pewna, prawda? Spójrzcie na narody i zobaczcie, patrzcie ze zdumieniem i trwogą, bo za waszych dni dokonują się dzieła, w które nie uwierzycie, gdy wam ktoś o nim będzie opowiadał. A jakby ten tekst, jakby jest wzmianka pewna, że coś się dzieje, tylko my ludzie po prostu tego nie dostrzegamy. A Pan Bóg wie, co się dzieje. Prawda? Tutaj jest akurat wspomniane, jest ta myśl o wzbudzeniu tych Babilończyków. Mhm. Prawda? Rzeczy się dzieją, Bóg je widzi.
ale my, ludzie słabi, nieraz, powiedzmy, partykularnie myślący, bo też tak bywa, że my byśmy chcieli, aby tak było, a Pan Bóg mówi spokojnie, jeszcze nie czas, należy przetrzymać pewne rzeczy, w odpowiednim czasie to się stanie. I tu on jakby ukazuje też to. Bo następny wiersz zaraz mówi o tym, czego dotyczy to, co w wierszu 5 jest powiedziane, że gdy wam ktoś o nim będzie opowiadał, to będziecie patrzeć ze zdumieniem i trwogą. Co to będzie? Bo oto ja pobudzę Chaldejczyków, lud srogi i gwałtowny. Tutaj też takie pytanie podstawowe. To jak to? Bóg pobudzał specjalnie Babilończyków, żeby poszli, bili, mordowali tych Żydów? Bóg ma swoje drogi i swoje metody. Nie zawsze nasze postulaty są brane może przez Boga, ale Bóg je, jeżeli posiadamy silną wiarę, błagamy Boga o pełną pomoc, to Bóg nikogo nie pozostawi, ale zrealizuje to w czasie wyznaczonym przez Niego. Tego też nas uczy Księga Habakuka, prawda? Że czasem musimy czekać, wyczekiwać, a niekoniecznie doczekamy się sprawiedliwości takiej, jak my byśmy widzieli, odpowiednią. Myślę jeszcze też o jednej rzeczy, Julianie, że w tej sytuacji tragicznej tam na pewno byli ludzie, którzy może niepodobnie rozumieli, ale też mieli dość tego, co się tam działo. Mhm. Szczególnie tutaj słabi, chromi, chorzy, ludzie niskiego pochodzenia, czy jakoś tam, prawda? Oni to na pewno rozumieli. I teraz, gdy mówimy o Babilończykach, gdy przychodzi jakaś nawałnica, nie sądzę, aby Bóg zostawił swoje dzieci. Nawet jeśli zginą, to jest nadzieja, prawda, życia wiecznego. Ale ci, którzy odrzucili poselstwo, oni musieli zginąć. Dla nich nie było innego wyjścia. Grzechy, jak się nagromadzają jedne na drugie, to jest ich tak dużo, że charakter staje się ludzki odporny na wszelkie dobro. No i w zasadzie nie ma innego wyjścia, jak tylko po prostu zakończyć to życie. I często Pan Bóg używał sił takich, prawda, imperiów, wojska, żeby to oczywiście przetrzebiło towarzystwo, które ani Boga nie słucha, ani ludzi nie słucha, proroków Bożych nie słucha, nic kompletnie nie słucha. Życie po swojemu. Poza tym zastanawiałem się nad tym słowem ja pobudzę Chaldejczyków. W jaki sposób można było pobudzić? Jakieś otworzyć szanse na przykład, żeby widzieli, że można zdobyć, przecież nie tylko Izraela wtedy podbili, ale inne narody również. Więc widzieli takie możliwości. Może inaczej, nie wiemy, w jaki sposób Bóg sprawił to. Ale ważne jest też, żebyśmy widzieli, że w tych sprawach międzynarodowych to, co się dzieje na tej ziemi, Bóg jest w to zaangażowany. To nie jest tak, że to się dzieje samo wszystko. W czasach pokoju Izraelici wydają się zapominać o tym, że są otoczeni przez wrogie narody, że to Bóg jest ich bezpieczeństwem. I myślę, że to jest to samo jest dzisiaj, prawda, w czasach względnego pokoju. My musimy też zwrócić uwagę na to, że gdyby Bóg nie powstrzymywał pewnych wypadków, wydarzeń, no to mogłoby się to skończyć znacznie gorzej. I tak też ja myślę, że pobudzę Chaldejczyków, to bardziej znaczy nie powstrzymam Chaldejczyków przed tym, przed tym, jakie mają plany, jakie mają zamiary. A czy możemy powiedzieć, że gdzieś tam w tle, teraz akurat on nie jest omawiany, on nie ma o nim wzmianki, ale jest również i szatan, który pobudza do czegoś? Tam przy tym wzbudzeniu, o którym mówicie, to hebrajskie słowo mekim, wzbudzam, imię słów bierny, oznacza, że to się już dzieje. Ludzie nie wiedzą, którzy żyją gdzieś tam naokoło czy daleko żyją,
Bóg wie, jak ten naród powstaje. Bóg mówi, wzbudzam. Czyli jeśli Bóg wzbudza coś, to taki naród czy królestwo jest wolne od jakichś społecznych, powiedzmy, rewolucji politycznych czy jakichkolwiek. Daje szansę do tego, żeby ten naród wzrastał. On ma wykonać pewną rolę. I Pan Bóg użył ten naród do wykonania pewnego dzieła. A jak rozumieć w takim razie to, co dalej jest powiedziane o Babilończykach? Drugi rozdział od wiersza piątego. Pięciokrotne biada. Biada w odniesieniu do Babilończyków. Bóg ich wykorzystał, a teraz mówi biada wam. Ale te biada warto rozważyć. Każde z poszczególnych pięciu biad. Mianowicie, że Bóg ustosunkowuje się do ich czynów, to, co oni robią. I to, co było po prostu wielką groźbą, niszczycielską dla narodu, to Bóg tutaj pokazuje w tych pięciu biadach wypowiedzianych, pokazuje, na co Bóg szczególnie jest uczulony i w czym naprawdę nastąpiły tutaj wykroczenia i to zło, które panowało wówczas. Mm-hmm. To znaczy, że jeśli nawet Bóg wykorzystuje kogoś, to ten, czy to poszczególny człowiek, czy naród, czy narody, to nie mogą robić czegoś, co jest antyludzkie, bym powiedział, co jest grzeszne, co wykracza ponad to, czego by Bóg oczekiwał nawet. Bo jeśli tak będzie, to i oni otrzymują karę za te swoje czyny. Czyli jeśli nawet trzeba byłoby coś zrobić, gdyby tak nas poproszono na przykład do wykonania jakiejś kary, to trzeba też zrobić z sercem, z miłością, taktem jakimś, a nie mścić się. Czytałem takie różne historie, jak było w obozach koncentracyjnych, gdzie Polacy czy Żydzi byli już w sytuacji czasami skrajnej. No i taki, powiedzmy, zwierzchnik jakiś niemiecki wykorzystywał Polaka, żeby bił drugiego Polaka. No, jeśli nawet trzeba byłoby, nie wiem, jak ja bym się zachował, ale to trzeba by zawsze pomyśleć, to jest mój bliźni. Serce mieć nawet w takiej sytuacji. Też trzeba sobie uzmysłowić fakt, że każdy rodzi się, dorasta z moralnymi zasadami. I każdy wie, co jest w głębi serca, co jest dobre, a co jest złe. I tak tutaj jest napisane, że prawda, lecz ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze wodami jest wypełnione. Także to poznanie Pana, nawet pod kątem tylko zasad moralnych, jest w każdym człowieku. Każdy wie, co jest dobre, a co jest złe i powinien tymi zasadami się kierować. Jakiś element sumienia, element. By można go zagłuszyć. Można go zagłuszyć. Także później można jeszcze mieć satysfakcję, niszcząc drugiego człowieka. Przyjemność nawet w tym. Ja przypominam sobie czasy II wojny światowej. Już koniec. Bardzo wielu zadawało pytanie, że te zniszczenia, jakie II wojna światowa, prawda, spowodowała, czy Biblia, proroctwa biblijne coś na ten temat mówią. I przypominam sobie, że niektórzy tych Chaldejczyków porównywali z najazdami hitlerowskimi w Europie. Między innymi siódmy wiersz pierwszego rozdziału. Jest jak okrutny i straszny. On sam ustala prawo przemocy. Jego konie są szybsze niż lamparty.
dziksze niż wilkie stepowe. Jego jeźdźcy pędzą z falem z daleka, lecą jak orzeł, rzucając się na żer. Każdy z nich przychodzi, aby grabić. Ich twarze są zwrócone na wschód. Biorą jeńców licznych jak piasek. Szydzą z królu, śmieją się z książąt, śmieją się z każdej twierdzy. Sypią dookoła wale i zdobywają je. Potem przychodzą jak burza i mkną dalej jak ten, kto swoją siłę uważa za Boga. Właśnie II wojna światowa, jeśli byśmy tutaj odnieśli do tego proroctwa, to posiadała właśnie te szczególne cechy. No to już jest szersze zagadnienie rzeczywiście. Ale ja pamiętam też, kiedyś byłem w Szwajcarii i poproszony zostałem do pewnej szkoły średniej, żeby coś opowiedzieć o Polsce. No więc opowiadałem, że Polska bardzo wiele wycierpiała, że miała więcej wojen niż jakikolwiek inny kraj w Europie. I oni naturalnie postawili pytanie, a dlaczego? Nie jest to łatwe pytanie. Oni mówią, a myśmy nigdy nie mieli żadnej wojny, a nasza historia jest mniej więcej tak samo długa jak i wasza. I to pytanie dlaczego? Nie jest łatwo odpowiedzieć na takie pytanie. Nie chciałbym tutaj też odpowiadać, ale to co ja im wtedy powiedziałem, bądźcie wierni Bogu, nic nie dzieje się przypadkiem. Bóg kieruje losami narodów i wiem, że jeśli będziemy wierni Bogu, to On będzie po naszej stronie. Sięgnąłem do Księgi Daniela, wypowiedzi też apostoła Pawła. Wszystkiego nie rozumiemy. Trudno nam wypowiadać się dokładnie w tych sprawach. Ale chociażby Księga Habakuka pokazuje nam, że Bóg czuwa nad losami narodów. I że to nie jest tak, że ktoś coś tam chce tylko, ale że nad tym też jest Bóg. No właśnie, bo tutaj rzeczywiście to jest, rozprawiamy teoretycznie o pewnych sprawach. Ale ta nasza teoria, jak oczywiście ja rozumiem i wierzę, że tak jest, wynika z przyjęcia tego, co Bóg powiedział. To nie jest teoria stricte przeczytana tylko z Biblii, ale każdy z nas coś przeżył z Bogiem. Każdy z nas przeczytał Pismo Święte ileś razy. Zauważył, że rzeczywiście Bóg kieruje losami naszymi, losami ludzi, losami świata. I to jest prawda. I w zasadzie tutaj też jest, w tej księdze Habakuka jest nadzieja. No bo w sumie co zrobić, jeśli dzieje się tam krzywda, jeśli ludzie chorują, cierpią, często giną w sposób niezawiniony. Jest tyle tej krzywdy, często mówię, dobrze, że o wielu rzeczach nie wiemy, bo pewnie nie moglibyśmy znieść, ale ten świat już przesiąkł tym wszystkim. Dzisiaj to, co Babilon tutaj wymyślał, najgorsze sceny, one dzisiaj są na świecie. W inny sposób się przewalają przez ten świat, ale nawet jeszcze gorsze pojawiają się cierpienia. Także nadzieja jest, tylko trzeba w co? Uwierzyć w to, co jest tutaj napisane w księdze, czytać Pismo Święte. Mi się wydaje, że te pięć biada, które tutaj są wymienione. One podsumowują sytuację, w jakim znajdzie się ludzkość. I to dotyczy nie tylko owych czasów, ale to i dotyczy naszych czasów. Na przykład pierwsza biada. Temu, kto zabiega o niegodziwy zysk dla swojego domu, aby sobie wybudować wysoko gniazdo, by uniknąć nieszczęścia. Druga biada. Kto buduje miasto na krwi, a gród utwierdza na bezprawiu,
Biada temu, kto twojego bliźniego poi z domieszką swojego gniewu aż do opicia. I jeszcze jest tutaj dwie biady, które wyraźnie mogą odnosić się w ogóle do naszych czasów, w których my żyjemy, z którymi my spotykamy się. Biada temu, kto mówi do drewna, obudź się, a do niemego kamienia rusz się. Czy może on dać wskazanie? Przybrany jest złotem i srebrem, lecz ducha w nim nie ma żadnego. I tu chyba jeszcze jedno biadę pominę. Biada temu, kto gromadzi mnóstwo tego, co do niego nie należy i przywłaszcza sobie wiele zestawów tak długo, jak długo to potrwa. Grabież nieszczęścia i to do tego było doprowadzone właśnie pokolenie Menasesa. W takim stanie znalazło się wówczas prawda, Juda. To zło sięgało aż do Jerozolimy i dlatego też bolał nad tym wszystkim Abakuk. W sytuacji, która była bardzo zła, najeżdżają Babilończycy. Habakuk wie o tym, no, że on może zginąć. I co wtedy mówi mu Bóg? Bardzo ważna myśl. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Nie musi się martwić. Z wiary żyć będzie. Tak, później w Nowym Testamencie cytowane są te wypowiedzi z Księgi Habakuka. Ale czy one odnoszą się tylko do takich wydarzeń jak wojna, jak jakieś niebezpieczeństwa? Czy tę myśl można przenieść na szersze sfery? Ja myślę tutaj o takich rzeczach w zasadzie dzisiejszych. No powiedzmy, ocena tej sprawiedliwości. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. No i co? Sprawiedliwy upada. Ale podnosi się i idzie dalej. Czy dalej jest sprawiedliwym, czy nie? No jest, prawda? Jest taki ciekawy tekst na temat tej sprawiedliwości. Salomon w 24 rozdziale 16 wierszu powiedział coś takiego. Bo choć sprawiedliwy 7 razy upadnie, jednak znowu się podniesie, lecz grzesznicy potykają się w nieszczęściu. Ważne jest, żeby w tym życiu wyciągać wnioski z takich czy innych sytuacji, spraw, które, no, w których często uczestniczymy nawet. Ale gdy wracamy do Boga, to może być przesłanie też do ludzi, którzy powiedzmy stracili wiarę. Można powiedzieć, nie traćcie wiary. Bóg jest tak potężny, gotowy jest przebaczać, jest tak dobry. Dalej chce być waszym ojcem. On stara się o was i tak dalej. Możecie być dalej ludem Jego i ludem sprawiedliwym. To jest piękna myśl. Inaczej się dziać będzie z niesprawiedliwością ludzką. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Czyli jest tutaj jednak już konkretny podział. Gdy my patrzymy na dzisiejszą sytuację na kuli ziemskiej, cała kula ziemska jest po prostu jakby w jakimś ruchu, grozi nieszczęście ze wszystkich stron, zapowiadają różnego rodzaju kataklizmy, które niepokoją ludzi. Dzisiaj na przykład ekonomiści twierdzą, że stan gospodarki i świata znalazł się po prostu w najniebezpieczniejszym punkcie historii. Cały świat jest do naprawy. Co to znaczy do naprawy? Cały szereg poczynań świat, prawda, poczynił,
które są złe. To trzeba usunąć, to trzeba naprawić. Na przykład dość zachłanności. Dość, żeby banki i wyzysk, grabież, prawda, jaka istnieje na całej kuli ziemskiej, panowały i kształtowały ekonomię. Czyli to niebezpieczeństwo, jakie wówczas było, znajduje jakieś zastosowanie również i w naszych czasach. To bardzo ważne, żeby człowiek wiedział, że jest ktoś nad nami, jest Bóg, który widzi przyszłość i On w odpowiednim czasie będzie reagował. Ja sobie przypominam historię, jak toczyła się wojna w Afryce. Anglicy bronili Egiptu, a chcieli zdobyć Włosi z Niemcami i próbowali atakować Anglików kilkakrotnie i liczyli, że Anglicy pójdą, będą walczyć razem z nimi, a ci się okopali i czekali. Niektórzy żołnierze się denerwowali, bo czuli, że mają przewagę nad tym wrogiem. Ale dowódca Montgomery wiedział, że złamano wtedy szyfr włoski i gdy podawano jakieś informacje do okrętów wiozących zaopatrzenie dla Włochów i Niemców, to Anglicy wiedzieli już o tym i niszczyli te okręty. I ci nie mieli zaopatrzenia. I Montgomery wiedział i czekał tylko, kiedy oni się wykończą, bo nie będą mieli czym walczyć. I zwlekał, i zwlekał. I tak myślę sobie, zwykły żołnierz to mógł się denerwować. No dlaczego? Nic nie robimy, siedzimy tutaj, ci prowokują nas w różny sposób, niektórzy zginęli nawet, a tutaj dowódca nic nie robi. I tak sobie pomyślałem, to tak jak nasz Bóg. On wie o tym, jak wygląda sytuacja. On wie, kiedy trzeba zareagować, w odpowiednim momencie. Tylko jeszcze pomyślałem sobie, ma trudniejszą sytuację, bo to nie jest taki, ten jest wróg i trzeba go pokonać. I Babilończycy byli dziećmi Bożymi, i Izraelici byli dziećmi Bożymi. Jak pomóc jednym i drugim, którzy są nastawieni wrogo do siebie? Ale ważne, żebyśmy mieli to zaufanie, bo Habakuk wypowiada takie słowa, które są zdumiewające. Na końcu mówi, lecz ja będę radował się w Panu. Potem Wszechmogący jest, Pan jest moją mocą, tak? Tak. Czyli opiera się do końca, nawet po tych strasznych opisach, opiera się na Bogu. Także... To Habakuk jeszcze zastosował taki jakby apel, żeby zwrócić uwagę, że jest wyjście, jest ratunek, ale trzeba powrócić do źródeł, gdzie możemy go otrzymać. Na przykład, gdy wspomina tutaj, umilknij przed nim cała ziemio. Pamiętaj o tym, że Pan jest w świętym przybytku. Pamiętajmy o tym, że Bóg jest, tak jak był kiedyś, jest i będzie aż do skończenia świata. I dlatego też naszym zadaniem jest właśnie przyjąć to wyzwanie. A co myślimy o tym wierszu wprowadzającym? Lecz ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze wodami jest wypełnione. Ziemia będzie pełna poznania chwały Pana. No, jest to wypowiedź prorocka. Ta wypowiedź nie może dotyczyć czasów, kiedy Babilończycy podbijali Judę, ale czasów może dotyczyć czasów, kiedy Zbawiciel przyszedł, kiedy głosił Ewangelię, kiedy miało miejsce zesłanie Ducha Świętego, czyli to pierwsze wylanie. A przede wszystkim to proroctwo dotyczy czasów ostatecznych. Czasów, których my żyjemy, kiedy Ewangelia będzie głoszona i kiedy po raz drugi w tak zwanym symbolicznym ujęciu deszcz wieczorny zostanie wylany, żeby wzmocnić
produkt, wzmocnić te nasionka, to zboże gotowe potem do zebrania. Także to proroctwo sięga bardzo daleko. Ale tu zwłaszcza jest podkreślona, to nawet nie tyle, że będą znali Ewangelię, tylko ludzie poznają Boga, może nawet będą musieli Mu oddać chwałę, tak jak jest powiedziane o Jezusie, że będzie musiało się zgiąć przed Nim wszystkie Warto kolana. Tutaj przytoczyć obraz Apokalipsy, 7 rozdziału. Widział potężny lud jak piasek morski ze wszystkich pokoleń, ze wszystkich narodów i na pewno i tych babilońskich, tych Asyryjczyków, prawda, czy innych wymienionych tutaj przez Abakuka. Bóg poprzez swoje działania objawi swoją chwałę na całej ziemi i wszyscy ludzie to zobaczą. I to jest takie optymistyczne. Człowieku wierzący, nie bój się. Sprawiedliwy będzie żył z wiary. Niewierzący musi się bać. My nie musimy. Ufajmy Bogu. On tam jest, na tronie swoim siedzi i On wszystkim kieruje. I to bardzo dobrze. Pomodlimy się na koniec. Święty i wielki Boże, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, całego serca dziękujemy Tobie, że mogliśmy w tych krótkich chwilach studiować Słowo Twoje. Dziękujemy Tobie za światło, które z niego płynie i dopomóż, żebyśmy w tym świetle mogli żyć, rozwijać się i działać ku chwale Twojej i ku zbawieniu wielu ludzi. Amen. 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 Dziękuję bardzo za wspólne studiowanie. Naszych internautów zapraszamy na tydzień. Za tydzień będziemy rozważali znów ważne zagadnienie, które porusza jeden z małych, tak zwanych małych proroków, mianowicie Księga Sofoniasza i Dzień Pana. Zapraszam wszystkich serdecznie. Do widzenia.